Drugi wyjazd do Pabianic w tym roku i drugi ciężki mecz. Tym razem bez punktów wracamy do Parzęczewa. No tak, pierwszy mecz wygraliśmy, to było w początkowej fazie rundy wiosennej. Wygraliśmy 2-1 też po trudnym meczu. Tym razem przyjechaliśmy do zespołu, z którym ostatnio 4 pojedynki wygraliśmy. I bilans bramek był 26-13, czyli prawie 39 bramek padło w tych meczach. Zdawałem sobie sprawę, że napotkamy duży opór drużyny miejscowej, ponieważ grają ciągle utrzymanie. My oczywiście każdy mecz traktujemy bardzo poważnie, ale widać było zdeterminowanie zespołu PTC. Walkę, grali z tyłu, na kontrę. Sprawdziło im się podobnie, że to w meczu z Kutnem powiedzieli z nami. No i gratuluję zespołowi PTC zwycięstwa. Po raz kolejny dużo chaosu w defensywie. To znaczy tak, ja w szatni mówiłem przed meczem, że te profesorzy muszą się w sytuacjach bardzo takich krytycznych zachowywać bardzo prosto, to znaczy wybić piłkę, a nie jakieś przyjęcia przy przeciwniku i głównie to takie proste błędy, nie w ustawieniu, tylko proste błędy. Oddanie piłki przeciwnikowi decydowało o to, że przeciwnicy stwarzają sobie sytuację. Czy o porażce zadecydowała ta kontuzja Błaszczyka? To znaczy nie chciałbym. Na pewno w tej fazie meczu było to nasze osłabienie, bo Jacek dobrze się spisywał. No cóż, no, doznał kontuzji, trzeba było przemeblowanie. Zawodnik, który uzupełnił tą pozycję, Adamiczek, grał poprawnie przez cały mecz i można powiedzieć, że mimo długiej absencji, bo prawie rok czasu, półtora, nie był w pierwszym zespole, wykonał swoje zadanie dobrze. Tu słyszeliśmy, że Dutów wygrał 6-0, czyli spadamy na czwarte miejsce w tabeli. No nie, bo chyba Termy są za nami jeszcze. To spadamy na trzecie. Na trzecie, tak. Tak, Dutów wygrał z Konstantynową 6-0. No jesteśmy na trzecim miejscu i będziemy walczyć do końca. Mam jeszcze 5 spotkań, będziemy walczyć o drugą pozycję.